Szykujący się powrót pomocnika na ekstraklasowe boiska, a do tego możliwe zmiany klubów przez polskich kadrowiczów. Ekspresowy przegląd informacji transferowych jest tematem naszego dzisiejszego odcinka. Zaczynamy od polskich kadrowiczów oraz transferu, który ma być bardzo blisko finalizacji. Według informacji, jakie ukazały się na portalu meczyki.pl, kwestią godzin jest zamknięcie transakcji, której bohaterem będzie Tymoteusz Puchacz. 23-letni obecnie zawodnik półtora roku temu zamienił ekipę Lecha Poznań na niemiecki Union Berlin i jak wiemy z perspektywy czasu pobyt w klubie ze stolicy Niemiec nie przyniósł polskiemu zawodnikowi odpowiedniego progresu sportowego. Tymoteusz Puchacz otrzymał bardzo mało szans na grę i już po kilku miesiącach udał się na wypożyczenie do tureckiego Trabzonsporu. Po kolejnym półroczu niemiecka ekipa nie miała zamiaru oddawać zawodnika do kolejnego klubu. Wpłynęło to na fakt, że rundę jesienną obecnego sezonu Tymoteusz Puchacz ponownie przesiedział na trybunach, natomiast teraz przed graczem ukazała się perspektywa nowego otwarcia. Lewy obrońca przenosi się z niemieckiej Bundesligi do Ligi Greckiej i tamtejszego Panathinaikosu. Mowa tu o ekipie, która jest liderem Super League, pozostającym bez porażki po 15 ligowych meczach. Oznacza to więc szansę dla polskiego gracza na zgarnięcie kolejnego trofeum mistrza kraju, ledwie kilka miesięcy po tym, jak Puchacz świętował wygranie Ligi Tureckiej. Co ważne z punktu widzenia zawodnika, mowa tutaj o wypożyczeniu z opcją wykupu. Medialne informacje mówią w tym przypadku o kwocie 3 milionów euro, która może okazać się realnym wydatkiem dla Panathinaikosu tylko w przypadku zgarnięcia tytułu mistrza kraju. Grecka ekipa stara się odbudować swoją sportową potęgę, natomiast po kwoty rzędu kilku milionów euro w ostatnich latach sięgała naprawdę bardzo rzadko. Bohaterem drugiego z dzisiejszych tematów jest Jan Bednarek. Według informacji, jakie ukazały się w brytyjskim The Telegraph, polski defensor ma szansę po raz kolejny zmienić klub w poszukiwaniu regularnej gry. Kilka miesięcy temu Jan Bednarek zamienił Southampton na Aston Villa, trafiając do ekipy mającej spore ambicje, myśląc o postawieniu kolejnego kroku w rozwoju swojej kariery. Niestety, jak wiemy, po kilku miesiącach spędzonych przez polskiego gracza w zespole z Birmingham, wybór klubu okazał się dość mało trafiony. Aston Villa zaliczała słabe wyniki, szybko zmieniła swojego szkoleniowca i walcząc o kolejny ligowy punkt nie rotowała stoperami. To oznaczało po prostu brak gry dla Jana Bednarka, wpływający także na osłabienie jego pozycji, jeśli chodzi o polską kadrę. Po kilku miesiącach w Birmingham, gdzie jak pamiętamy Bednarek jest wypożyczony, brytyjskie media zapowiadają przyspieszony powrót gracza do ekipy Southampton. Święci po 16 kolejkach mają na koncie już 10 porażek i znajdują się na ostatnim miejscu w tabeli Premier League. Nowy szkoleniowiec wprowadza dość sporo rotacji, jeśli chodzi o linię obrony, a na tym nie koniec. Southampton ma poszukiwać kolejnego stopera, a budżetową opcją dla tej ekipy ma być skrócenie wypożyczenia Jana Bednarka. Pojawia się tutaj pytanie, jak na taką perspektywę patrzy sam zawodnik, któremu bardzo zależało na zmianie otoczenia. W zespole świętych Bednarek zapewne otrzymałby swoje szanse na grę, natomiast wobec bardzo słabej postawy całego zespołu rysuje się tam realna szansa lądowania na poziomie angielskiej Championship. Na koniec dzisiejszego odcinka temat powiązany z polską ekstraklasą, a konkretnie z Lechią Gdańsk. Według informacji ukazujących się w bułgarskich mediach, klub, który na wiosnę czeka walkę o utrzymanie na poziomie ekstraklasy, jest blisko sprowadzenia pomocnika mającego już na swoim koncie występy na polskich boiskach kilka lat temu. Zawodnikiem, o którym mowa, jest Simeon Sławczew. Bułgarski pomocnik grał w barwach Lechii Gdańsk w latach 2016-2018, przebywając na wypożyczeniu z portugalskiego Sportingu. Po 50 meczach na polskich boiskach i rozstaniu nie tylko z Lechią, ale także ze Sportingiem, Sławczew trafił do Karabachu Agdama, więc ekipy z Azerbejdżanu. Z Karabachem Sławczew zagrał chociażby w Lidze Europy, natomiast już po dwóch sezonach trafił do Ligi Bułgarskiej. Po trzech kolejnych latach i prawie 50 meczach na rodzimych dla Sławczewa boiskach, bułgarskie media zapowiadają pożegnanie z Lokomotywem Sofia, a także wolny transfer zawodnika, który ponownie spróbuje swoich szans za granicą. Ukazują się już informacje mówiące o szykujących się testach medycznych w Gdańsku, zatem powrót bułgarskiego gracza do Lechii rysuje się całkiem realnie.